historycznego, żeby na początku ja parę słów powiedział takiego rysu historycznego, związanego w ogóle z życiem zakonnym w XIX wieku. Bo matka Kolumba była jedną z tych wielu jaskółek na katolickim, na chrześcijańskim niebie Europy. Bliska nam, bo tutaj to jej gniazdo pierwsze było. Ale życie zakonne w XIX wieku jest bardzo ciekawym zjawiskiem, zwłaszcza życie zakonne żeńskie. Jak wiemy, rewolucja francuska, która przetoczyła się tak de facto przez całą Europę, bardzo była zdecydowanie chrześcijańską i też no, traktowała klasztory ze swoistym, że tak powiem, podejściem. Siostry zakonne w czasie rewolucji we Francji i innych krajach były ofiarami rewolucjonistów. W naszej literaturze mamy świadectwo tego popioła żeromskiego. Tak to wtedy było. Ale rozwijająca się po wojnach napoleońskich pokój, kiedy odnawiała się społeczeństwo, zaowocował również niesamowitym rozwojem życia zakonnego już w nowej formie, w nowych formach. Bo życie zakonne wcześniej było takie raczej klauzurowe lub też takie półklauzurowe, jak w przypadku starych takich zgromadzeń sióstr wizytek czy sióstr Charité. To było takie życie półklauzurowe. Nagle właśnie w tym czasie, po 1815 roku, w Europie zaczęły pojawiać się zgromadzenia, które nie zakładali biskupi ani inni znaczący ludzie. Te zgromadzenia rodziły się całkowicie oddolnie, my używamy słowa charyzmatycznie. Najczęściej młode dziewczyny, czasem to były rzeczywiście bardzo młode dziewczyny, jak w przypadku założycielki, młode kobiety, czasem to były trochę starsze panie, na przykład wdowy, widziały jakąś potrzebę w społeczeństwie, coś trzeba było zrobić i ich pobożność, osoby bardzo pobożne, wierzące, często, które dużo cierpienia przeżyły w własnym życiu, bo właśnie te wojny, to się sytuacje trudne, ich serce było tak współczujące, że widząc możliwości, miały tam może trochę grosza, trochę znajomości, zbierają u siebie kilka innych pań czy panien i nagle się okazywało, że z tego powstaje zgromadzenie. Proszę sobie wyobrazić, że w Europie w XIX wieku powstało 500 zgromadzeń zakonnych żeńskich. Tutaj mamy przedstawicielki tych zgromadzeń, właśnie siostry dominikanki, siostry służebniczki, nasza Mokrzyszowa od Bojanowskiego, założyciela siostry Słuszki, jedna z 27 zgromadzeń założone przez Konrada Koźmińskiego. To w Polsce też się działo, Ta cyfra 500, tej cyfry 500 polskie, Polska, dokładnie ziemie wszystkich trzech narodów, też swój udział miała. I to było wielkie poruszenie, mówię, to nie było zakładane oddzielnie, to nie było tak, że zebrał się sobór w Rzymie i ustalił, trzeba nakładać do zgromadzenia. Nic takiego nie było. To wszystko powstawało zupełnie oddolnie, wręcz przeciwnie, księża, na czele z biskupami, kłopotu z tymi siostrami, bo to trzeba im księży dobrych dać, ten dobry, tamten gorszy. Zresztą w powieści też to jest opisane, bo w historii dominikane też to miało miejsce. Rzeczą, która tak bardzo mnie samego zaciekawiła, zainspirowała i też zadziwiła siostry, kiedy się to dzieje, to jest fakt, że nasza założycielka umiejscowiona teraz historycznie w epoce pozytywizmu. Pozytywizm nie był delikatnie mówiąc zbyt wierzący epoką, raczej był mało religijny. Ludzie byli religijni, ale elity intelektualiści byli albo często agnostykami czasem nawet ateistami zadeklarowanymi, ale tak z kościołem byli raczej na bank. I w naszej polskiej rzeczywistości też no, wśród tych wybitnych pisarzy naszego pozytywizmu Izaa Orzeszkowa była całkiem niewierząca. Bolesław Kuz był agnostykiem, no Sienkiewicz był raczej bardziej wierzący, ale nie był jeszcze mniej wierzący niż Orzeszkowa. Ciekawostka jest taka, w naszej polskiej już tradycji, dotyczącej zwłaszcza królestwa, ale nie tylko, że siostry zakonne w oczach pozytywistów były już bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. Mało tego, ta pozytywność polegała tylko na tym, że robiły rzeczy pożyteczne społecznie. Pozytywiści byli zaangażowani w pracę u postaw, pracę organiczną, to było ich hasło,
ale widziano w książkach zakonnych XIX-wiecznych, widziano wzór XIX-wiecznej emancypantki. To była emancypantka. To, co znane słowo, dzisiaj się mówi słowo feministka, bo ma już taki odcień niekoniecznie pozytywny, że mówi się też o chrześcijańskich, katolickich feministkach, no ale to zostawmy współczesność. Wtedy były to emancypantki. I które też, no bo później atmosfera może była dużo gęstsza i trudniejsza niż wokół dzisiejszego feminizmu. I siostry zakonne były to wzorowe emancypantki. Dlaczego były wzorowe emancypantki? Nawet w oczach tych niewierzących emancypantek, czy niereligijnych. Po pierwsze były to kobiety, które swoje życie postanowiły, same sobie postanowiły, co będą robiły w życiu. To nie tato czy brat zdecydował, co będzie robiła tam panna Białecka na przykład. Znana, czy inna szlachcianka, czy mieszkanka. Nie rodzice decydowali, ona decydowała. Wymuszała trochę po zgodę rodziców, ale wymusiła. Każdy ona decydowała. Po drugie, ona żyła na co dzień bez wsparcia innych mężczyzn. Świadomie to bardzo mężczyzn. Ona miała współtowarzyszki w swojej pracy. Więc po trzecie, żyła z pracy własnych rąk. Ona żyła w pracy własnego, nie dawne klasztory w XIII-XIII, klasztor mógł istnieć tylko dzięki temu, że miał posiadłości, że z tych posiadłości można było mieć dochód, z którego utrzymać klasztor. Nie, tutaj nie. Te środki XIX-wieczne żyją wszystkie z pracy własnych rąk. Owszem, są tam różne donacje na ich klasztory, ale są na stanie dzieł konkretnych, czy sierocińca, czy samego budynku, ale żyją z pracy własnych rąk. I po czwarte, ta zakonna emancypantka XIX-wieczna wykonuje pracę społecznie pożyteczną. Ona nie pracuje dla siebie, nie pracuje dla swojej chwały. Można być, prawda, osobą niezależną, ale robić sobie karierę. W ten fakt się poświęcać własnej karierze. Tak się dzisiaj zdarza właśnie przez tą motywację słyszymy dzisiejszy feministy, że ja nie chcę życia rodzinnego, bo ja chcę robić karierę. To XIX-wieczny człowiek patrzył na to trochę krzywo. Więc to zadziwiająca rzecz i przykład tego bardzo pozytywnego stosunku do sióstr zakonnych wbrew logice państw wczesnych, bo państwa i austriackie, i rosyjskie, niemieckie tym bardziej krzywo patrzyły na życie zakonne, na życie religijne, no ale tolerowali. Wbrew temu ich pozycja wśród elit była bardzo wysoka. Świadectwem tego są powieści właśnie Prusa, emancypantki, gdzie siostry zakonne są bardzo pozytywnie, choć to tam są właśnie szeryfki z Warszawy, czy powieści Sienkiewicza, tam w rodzinie Błonickiej jest postać wprost opisana właśnie pani Emilii, która stała się szeryfką po śmierci córki, czy w wczesnej powieści, jego powieści Hania, ten moment występuje. Więc ten moment, także te kobiety, na tym kończę swoje krótkie wystąpienie, te kobiety podczas współczesnych ludzi naprawdę były elitą. To dzisiaj czasami na siostry zakonne patrzy się troszkę jak na zaścianę. To jest taka zmieniona optyka i niepoważnie są często traktowane nawet przez ludzi kościoła, czy przez kler, ale wtedy siostry zakonne były bardzo, bardzo wysoko ocenione jako naprawdę elita społeczeństwa. I to, że tarnowscy przyjmowali, a chciałem, żeby nie było, Białecką w tym domu, tutaj to nie była taka łaskawość, no przyjdźmy, dzieleczko, przyjmiemy cię. Oni naprawdę rozmawiali ją z równym, i dla ich rodziny, dla tego rodu, to była naprawdę nobilitacja dodatkowa, że w ich dobra, przy ich pomocy może takie dzieło postawić. Taki mój jest wstęp. Przedstawiać siostrę Benedyktę Karolinę nie trzeba. Kto przy książce przyglądał, to już trochę o niej wie, bo zawsze autor w książce o sobie pisze w sposób nie wprost. Siostra, my się z siostrą znamy trochę od lat, kiedy jeszcze studentką była. Studentką w Krakowie, już w klasterze dominikanów słynnej była. Tam się znamy, potem skończyła studia stopniowe zgromadzenia i tam, no i tak widzimy. Pracuje na dziś dzień w Mielczynie. To się nazywa was DPS, tak? Tak, Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży. Tak, siostra jest. Mimo że tu rolnictwo, to jednak nie zajmuje się kłopotami, za dużo nie pisze, tylko zajmuje się ludźmi, tak jak założyciel, to jest ważniejsze. Więc także siostra też była oklaskana. Siostra, żeby nie marnować czasu na oklaski, przystępujemy do opowieści. Pytanie takie najprostsze. No,
Po to, że to napisała tą książkę i jak to siostrze padło do głowy, robić siostra nie miała co, czy co, ta prasówka jakaś była taka, że z niej było za roboty za dużo. Roboty zawsze jest dużo. Pomysł nie był mój, tylko, no ja myślę, że przede wszystkim Pana Boga, ale także tutaj obecnej matki Beniaminy. Więc moja pierwsza reakcja to taka konsternacja, może nawet lekki przestrach. Boże, czy ja to w ogóle jestem w stanie zrobić? Bo oczywiście co innego zajmować się literaturą teoretycznie, jako czytelnik, pisać o literaturze, to akurat nie jest dla mnie jakimś większym problemem. Co innego być odbiorcą literatury, a co innego jej twórcą. Więc takie trochę przerażenie, czy ja podołam. To jest wyzwanie, ale wyzwania lubiłam zawsze. Więc jak już przeszła ta pierwsza fala przerażenia i ochłonęłam, to pomyślałam, że spróbuję. Lubię ryzyko. Przede wszystkim zastanawiałyśmy się nad formą. Co to ma być w ogóle za rodzaj książki? Opracowania popularno-naukowe o Matce Kolumbii już istnieją. Szczególnie tutaj polecam taką książkę księdza Jana Połygi Światło i ciemność, bo to jest bardzo ciekawa forma wywiadu z Matką Kolumbą. Natomiast nie było jeszcze takiego dzieła, które by może trochę bardziej obrazowo pokazało życie Matki Kolumbii, dawną epokę, w jakiej żyła, czasy jej współczesne, ale też takie, które by ukazało, że to nie jest coś, co działo się tam dawno, dawno temu w jakimś nieokreślonym świecie kiedyś i jest nieaktualne, tylko coś, co dotyka nas, współczesnych ludzi. I tak rozmawiałyśmy z Matką Generalną i pomyślałyśmy, że najlepszą formą chyba będzie powieść. Więc wzięłam się do pisania. Najpierw było to trochę trudne, ponieważ się okazało, że owszem, sporo jest materiałów źródłowych, ale nie wszystko tam jest, więc zaczęła się solidna praca górnika, przekopywanie tych źródeł. Dla kogo ta książka jest? Właściwie po co została napisana? No chyba przede wszystkim po to, żeby pokazać Matkę Kolumbę jako żywą osobę, a nie świętą z obrazka. Jako kogoś, kto ma podobne dylematy, podobne problemy, tak samo szuka Boga jak każdy człowiek. Poza tym jako kogoś, kto potrafi dostrzec wokół siebie cierpienie, zło i pokazać, że dobro i nadzieja ukierunkowana na Chrystusa zawsze zwycięża. Więc myślę, że przede wszystkim po to. A skąd siostra taki tytuł wymyśliła? Dziwnie. Taka okładka, taka szara, taka właśnie. Taka dziwna. Na końcu schodów. To jest inspiracją był sen, który Matka Kolumba jako nowicjuszka przed obuczynami miała. I to jest fakt. Otóż śniło jej się, że idzie po takich stromych schodach, które nie mają poręczy, tam gdzieś pod spodem jest przepaść, te schody są bardzo duże, bardzo ciężko się po nich idzie, czuje lęk i wie, że na końcu schodów ktoś czeka, nie może rozpoznać jego twarzy. I to był taki klucz dla mnie. Pomyślałam, że to będzie świetny symbol, taki motyw przewodni, który mógłby przewijać się przez całą powieść i potem pomyślałam, że mógłby to być też tytuł. Bo myślę, że każdy z nas ma takie swoje schody. Schody na końcu, które czeka na nas zawsze Chrystus. Tylko nie można się oglądać ze siebie. Trzeba iść po tych schodach bez względu na to, czy mamy się czegoś chwycić, czy nie. Celem jest Chrystus i warto patrzeć tam w górę. Więc stąd te schody. Może siostra by ciekawa, gdyby przystała w tych schodach. Co, bo to jest chyba początek książki, tak? Tak. Stanęła przed ogromnymi schodami. Wiedziała tylko, że musi tam być i że ma bardzo mało czasu. Były strome, kręte i wyglądały, jakby prowadziły do nieba. Kiedyś musiały być głównymi schodami korytarza jakiegoś pałacu z czerwonym dywanem, ozdobną poręczą i rzeźbioną balustradą. Zapraszamy gości, oczywiście uprzednio anonsowane z dobawiami. Ale teraz były zwęglone i wyglądały, jakby wisiały w powietrzu. I trochę tak, jakby chciały okrutnie zakpić z babiami, dywanu i gospodarzy pałacu, którzy nie wiadomo, gdzie się podziali. Już niemal słyszała ostatnie akordy dawno zagranej muzyki, pomieszane z dywanem dawno odbytych rolów. Były jak płacz porzuconego dziecka. Umarły schody. Ja nie dam rady wejść, ja się boję. Zdążyła pomyśleć, ale ktoś wołał. Szybciej, to jedyna droga ucieczki. Na dole był pożar. Ogień był coraz bliżej.
nie było wyjścia. Postawiła stopę na pierwszym stopniu i wszystko zaczęło się pod nią chwiać, tak jakby i z niej schody chciały zabić. Gwałtownie chwyciła się poręczy, ale dłoń przecięła powietrze. W ostatniej chwili trzymała równowagę. Nie było tam żadnej poręczy. Teraz już się nie cofnę, pomyślała, bo za plecami czuła coraz większe ciepło. Raz, trzask, to płomienie na dole. Nie wolno się oglądać. Dwa, trzask, trzy, trzask. Te schody się biją, płyną, skaczą, tańczą. Szybciej, cztery, trzask, uciekaj. Stopnie uciekają, wyślizgują się z podlisku. Nie ma innej drogi. Pięć, trzask. Na dole jest przepaść. Nie zastanawiaj się. Skąd ten głos? Sześć, trzask. Ba, coś się zawaliło. Nie masz wyboru, jeśli nie chcesz zginąć. Kim jest ten ktoś na dole? A może to z góry? Siedem, trzask. Po co iść? Tam niczego nie ma. Nie zawracaj, to jest droga życia. Osiem, droga życia. Dziewięć, droga życia. Dziesięć, droga życia. Popatrzyła przed siebie. Było tak, jakby te słowa stały się poręczą. Koniec schodów był coraz bliżej. Ja jestem twoją drogą życia, usłyszała. A więc ten ktoś stoi na końcu schodu. No to taka wariacja na temat ewangelicznego wąska droga, ciasta brama, tak? Po naszemu ja tam bez trzymam, tak? Czyli bez poręczy. Siostro, o założyć o matce Kolumbie można powiedzieć tak. Założycielka siostra, tej książki poznajemy, na założycielku zgromadzenia, jako córkę, jako siostrę, jako siostrę w międzyczasie, jako pomożną osobę, która modli się i szuka Pana Boga. Jeszcze będę mogę wymyślić parę jeszcze innych. Która z tych osób jest dla siostry, była dla siostry najważniejsza, jak siostra pisała tą książkę? Ciekawe pytanie. Trudno chyba tak rozdzielać te role, w jakich tutaj występuje matka Kolumba, bo chyba każdy z nas, to już także powieściowa postać, jest człowiekiem taką integralną całością. I doświadczenie życiowe to nie jest coś, co tak się da oddzielić, że tu jest moje życie zakonne, tutaj ja jestem jako córka mojej mamy, tam gdzieś jestem, nie wiem, na przykład opiekunką w DPS-ie i tak dalej. Bo to wszystko jest jakby jedną całością. Co mi jest najbliższe? Chyba po pierwsze kobieta pełna czułości, wrażliwości na to, co się wokół niej dzieje. Na ludzi, którzy cierpią, na ludzi, którzy potrzebują pomocy, również w stosunku do swoich współsióstr. To jest takie niesamowite, kiedy ona dba o zdrowie siostry, martwi się, żeby wyjechały na kurację, niezależnie od tego, ile ta kuracja kosztuje. Pisze im w listach, żeby jadł winogrona, to był towar deficytowy, chyba w tamtych czasach, a w każdym razie nie tani. Bo to pomoże im na jakąś tam chorobę. Z jednej strony to jej czułość i wrażliwość, z drugiej strony człowiek poszukujący Boga. To na pewno. Przeżywałam moment ogromnej ciemności. Takiego poczucia nawet, że Pan Bóg ją opuścił. I co? Załamała się? Nie. Ona długie godziny wykręczała w kaplicy. To była niesamowita wewnętrzna walka. Czasami to były całe noce, kiedy wręcz krzyczała. Czasem dosłownie, czasem przynosi, ale wszystko w niej krzyczało, gdzie Ty, Jezu, jesteś. Są w jej zapiskach, ja też staram się to w powieści tam uakcentować, takie momenty, kiedy wręcz piszę, że wszystko mi się wydaje nudne, gorzkie, pozbawione sensu, ale zaraz daję nadzieję. Mówi, Panie Jezu, chociaż mi jest trudno, chociaż mnie to kosztuje, dla Ciebie to zrobię. I ciągle tę nadzieję opiera w tym, który czeka na końcu schodów. Więc myślę, że może być patronką wszystkich ludzi poszukujących Boga, czy w jakiś tam sposób oddalonych od Niego, ludzi, którzy twierdzą, że w ich życiu Boga nie ma, gdzie On się podział, ludzi, którzy zadają Panu Bogu pełne bólu pytania, gdzie był Bóg, kiedy mój mąż zginął w wypadku, gdzie był Bóg, kiedy moje dziecko umierało w szpitalu, gdzie był Bóg, kiedy moje dziecko się rozwiedli. Dlatego, że ona przeszła tą drogę poszukiwania Pana Boga. Więc myślę, że jako kobieta pełna ciepła, czułości, miłości, jako współczesna,
siostra, która troszczy się o wszystkie siostry, rzeczywiście tak jak matka. Jako człowiek, który widzi wokół siebie cierpienie i odpowiada na potrzeby czasu i właśnie jako ktoś, kto poszukuje Boga. Siostra tą książkę zrobiła, brzydko go zrobiła, ale zrobiła taką robotę, że wszystko, co się dało autentycznego znaleźć w archiwach, we wspomnieniach, siostra wykorzystała wszystko, co macie na tym zgromadzeniu do tej pory, prawda? Tak. Nie zostawiła siostra nic takiego nie wykorzystała. Za znane rzeczy. Tak, starałam się przynajmniej. Ale co z tym zrobić? Ja nawet kontaktowałam się z siostrą, która jest postulatorką do procesu weryfikacyjnego matki Kolumby. Czy ona coś na ten temat wie, też nic nie wiedziała, nie było nic w źródłach. Być może te listy, czy jakieś ślady tego rodzinnego dramatu były, ale zostały zniszczone. Być może po prostu się nie zachowały, nie wiemy. Więc cóż, no musiałam po prostu się posłużyć literacką fikcją. Więc wszystko, co dotyczy rozpadu małżeństwa Władzi, jest fikcją, oprócz oczywiście nazwisk bohaterów i faktu, że że musieli się rozejść. Poza tym też było sporo innych postaci, które są autentyczne w powieści. Wszystko, co dało się na ich temat napisać zgodnego z prawdą, to tam jest. Ale pewne rzeczy trzeba było dopisać. Dlaczego? Dlatego, że wychodzę z takiego założenia, myślałam, tak poczułam, że postać literacka musi mieć jakąś swoją konkretną twarz, jakąś swoją historię życia. Więc trzeba to wypełnić. Dlatego tam opowieść o dzieciństwie, wspomnienia z dzieciństwa księdza Leszczyńskiego czy siostry Gertrudy też jest fikcyjna, ale to mi pomogło zbudować tę postacie, wyjaśnić jakoś, dlaczego na przykład one zachowują się czy odczuwają w taki, a nie inny sposób. Czyli takie najbardziej historyczne, mam taką pewność, że ksiądz Leszczyński, proboszcz Bielości, to jest opisany tak, jak było naprawdę. Tak, z wyjątkiem jego wspomnień z gimnazjum. To już robi takie prawe dzieciństwo, to prawe dzieciństwo, dobrze wiedzą, że to dało, tak? Które postacie jeszcze są takimi wiernymi portretami, takimi maksymalnie historycznymi? To biskupi, którzy się pojawiają w powieści, to tak, na pewno. Ksiądz Józef Weber, siostry ze zgromadzenia, które tam towarzyszą matce Kolumbie, pierwsze siostry dominikanki, to raczej też opierałam się na listach i na kronikach wielowiejskich, na życiorysie matki napisanym przez siostrę Benelotę. A postać matki założycieli? Jej mamy. Pani Ernestyny Białeckiej. No i ona jest taka zakotwiczona, ona jest zakotwiczona. O jej mamie też niewiele wiemy, natomiast to, co się udało ustalić na temat tego, gdzie mieszkali, jak wyglądało ich życie w dworku, no to tak, to oczywiście jest to warte na źródłach, natomiast na przykład już imię siostry rodzonej pani Ernestyny, Konstancji Prebendowskiej, Konstancję wymyśliłam, ponieważ nigdzie nie znalazłam w dokumentach, jak miała ta ciotka Prebendowska na imię. Ale Prebendowska, to wiemy. Jeśli to dla mnie, ale dla wielu czytelników, no wątek Dzikowa jest oczywiście wyjątkowo cenny w tej książce, przyjemny. Nie siostra powie, jak to z tym Dzikowem z Tarnowskimi książka była. Jak siostra wpadła na te pomysły, porozmawia Tarnowski, którzy przed chwilą oczy swoje pyta się, kim jest ta pani tam. Ja po konsultacji stwierdziłem, że Zofia Zamoyski, bohaterek książki. Chciał też wam przecież była przez tak piękna kobieta. Tak się nie wyobrażałam, dokładnie to trwa. Niech się tam powie o tym wątku Tarnowskich i życzę się.
właśnie, wątki gardowskie nie musiałam pomyśleć, ponieważ one istniał. I o nich oczywiście ogromną rolę odgrywają w historii naszego zgromadzenia, ponieważ no tak jak ksiądz Leszczyński był jakby duchowym fundatorem tego zgromadzenia i zaprosił dominikanki do parafii, tak tarnowscy byli no, bardzo pomogli nam materialnie, ale to nie jest tylko pomoc materialna, to także było pokrewieństwo duchowe. Oni się przyjaźnili z matką Kolumbą i z siostrami, więc no, nie mogło tego wątku zabraknąć, było zbyt ważne. I co? Oczywiście to, co byłam w stanie napisać, opierając się na źródłach, to tam jest. Więc to jest rzeczywiście prawda, imiona, nazwiska tych przyjaciół matki Kolumby. Bardzo bliski mi osobiście jest wątek powstania styczniowego, udziału Juliusza Wendowskiego w powstaniu styczniowej, styczniowym jego śmierci w bitwie pod Komorowem, to też jest fakt. Natomiast no, mnie to jest jakoś osobiście bliskie, że on tak młodo tam zginął. Oczywiście to, że tam potem przychodzi jakiś jego kolega z frontu z pamiątkami, bo... Aha, nie, przepraszam, to nie, to jeszcze inny wątek. Potem to ja, w jaki sposób Karolina Wernowska dowiaduje się o śmierci Juliusza i to, że tam się pojawia taki motyw, że goście śpiewają warszawiankę i siedzą w salonie, no to już oczywiście jest fikcja na potrzeby powieści, natomiast to jest prawda. I co jeszcze? No chciałam koniecznie tutaj podkreślić osobę Stanisława Wernowskiego, też jest mi osobiście bliski z racji tego, że był polonistą w mojej szkole na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza tym ważne też było to, że pokazanie dwóch jakby zupełnie innych, właściwie trzech rodzajów patriotyzmu. Jan, Stanisław i Juliusz wybrali zupełnie inną drogę. Juliusz zginął w powstaniu. Stanisław raczej chciał służyć ojczyźnie swoim umysłem, chociaż też tam trochę się w powstanie zaangażował, nawet siedział przez jakiś czas w więzieniu w Ołomuńcu. Jan po prostu był dobrym mężem i ojcem. I to też były takie dla mnie ciekawe trzy modele porządnego Polaka, chrześcijanina, patrioty. Bardzo mi zależało, żeby to pokazać. Zależało mi też, żeby pokazać postać samej hrabiny Gabrieli Tarnowskiej, która jako pierwsza zaprosiła matkę Kolumbę, jako pierwsza z nią się poznała, jako postać taką żywą, barwną, wyrazistą. Ta laska, którą ona stuka, chodząc po korytarzach, to też tak sobie to już trochę dodałam. Ale chodziło też o to, żeby to zindywidualizować tę postać, żeby wyszła z portretu. Książka już tak jeszcze naszym wieku czytelniczym już jest. Siostra ma pierwsze echa od czytelników pewne. Które z tych recenzji czytelniczych, powiedzmy tak, najbardziej się zdziwiły czy zaskoczyły? Czy takie coś już było, czy że ktoś tutaj mówi, że to mi się książka podoba, że tutaj myślała, że to się będzie podobało, albo no, myślała, że będzie się podobało, tylko brali nie zauważają. Zdanie pewnego profesora polonistyki, którego bardzo szanuję, naprawdę bardzo. Cholernie dobre czytało, przepraszam za słowo. Czytało. Tak, ale to było w sensie pozytywnym powiedziane. Czytało. Ale to było jako komentarz powiedziane. To mnie na pewno zaskoczyło, bo nie spodziewałam się usłyszeć tego no, z ust tej osoby w takich okolicznościach. Ale to było miłe. Natomiast co mnie zaskoczyło, ludzie bardzo często mówią, że to jest żywe, że czyta się jednym tchem. Natomiast jedna pani, taka moja znajoma, która pewnie mogłaby być moją babcią, ale człowiek niesamowicie głębokiej wiary, ogromnej też wrażliwości artystycznej, rozmawiała się przez telefon, dzieliła się wrażeniami po przeczytaniu tej powieści i powiedziała, że najbardziej ją uderzył opis śmierci matki Kolumby. No ja wtedy się nawet fizycznie męczyłam, jak opisywałam umieranie matki Kolumby. To było trudne, to już dla mnie, jak to pisałam. Natomiast ona powiedziała przez telefon, siostro, ja umierałam razem z matką Kolumbą. Także to było niesamowite. Natomiast trzecia rzecz, która mnie zaskakuje, zupełnie niezamierzona. W powieści pojawia się, ja może tutaj chyba jeszcze wcześniej nie rozumiałam, chociaż ktoś spytał o te wątki fikcyjne i prawdziwe. Pojawia się sporo postaci fikcyjnych, między innymi na przykład Eleonora, właścicielka domu publicznego we Lwowie. Oczywiście nie było takiej postaci, bramy piekła też nie istnieją, ale były jej potrzebne do zbudowania wątku władzy. Natomiast i tak sobie myślałam, że to pewnie ona będzie taka wyrazista dla wszystkich. Otóż nie. Bardzo wielu moich znajomych, przyjaciół, świeckich i zakonnych zwraca uwagę na wątek Frana, takiego 12-letniego chłopca, który jest takim jakby koniuszem, pomocnikiem koniuszego na dworze Białeckich. Potem ucieka z tego dworku, wplątuje się właśnie w te wydarzenia
Karpacji Galicyjskiej, no nie będę opowiadać, co tam się z nim dalej stało. Wszyscy tacy przejęci, ojej, czy Franek się znajdzie, czy on zginie, ojej, mi go było żal. No ja się nie spodziewałam, że ten Franek zrobi taką karierę, naprawdę. Że ludzie się z nim tak utożsamiają. No ja jako ksiądz to powiem, że dla mnie w tej powieści to majstersztyk to jest ukazanie pobożności. Bardzo trudno, my sami nie umiemy być pobożni, w sensie, jak chcę być pobożny, to pokazuję pobożna mina, prawda? Tak jesteśmy. Czasami sobie pobożni, a czasami o tym nie wiemy. Ten fragment, który siostra zaproponowała, to chyba taka doskonała próbka tego, co w książce jest dużo, tych opisów pobożności, innej niż nasza dzisiejsza. Dla nas ta pokora, którą ona ma wobec swojego kierownika duchowego, przekracza wszelkie nasze możliwości współczesnego człowieka. Ta jej pobożność związana z Eucharystią, to posłuszeństwo do absurdu posunięte w tym wszystkim, to są rzeczy no, w naszej mentalności współczesnej nam obce, jednak siostra potrafiła to opisać no, tak wiarygodnie, bym powiedział. Ja przyznam Państwu taką. To dobrze jest zdanie, księgi liściowe tak zwane. Takie spostrzeżenie moje, które hipoteza podłącza oczywiście. Ksiądz tę bardzo ważną rolę w historii zgromadzenia na ksiądz Leszczyński. De facto współzałośnik zgromadzenia, chociaż postać dramatyczna, bo i choroba, i cała ta jego pobożność. No, rzeczywistość, która powstała, przerosła jego oczekiwania. Postać bardzo dramatyczna, ale jestem bardzo wdzięczny siostrze, za to, że tak obiektywnie opisała, że ja trochę polubiłem. Ja dawniej nie lubiłem, ja mam z opowieści i mnie denerwowało, bo cieszę, że nie lubimy siebie nazwać. A tutaj naprawdę może da polubić, bo pokazał był taki bardzo, bardzo ludzki, ale bardzo prawdziwy. Szczerze mówiąc, ja go też nie lubiłam. Widać na wspólną drogę, że tak mogę przejść tę drogę do jego polubienia. Ale ta sytuacja była naprawdę bardzo dramatyczna, że delikatnie powiedziałem. To, co się tam działo w Igierlandzach z założycielką. Ja nabrałem takiego przekonania, się wszystko z Sienkiewiczem kojarzy, nabrałem takiego przekonania, że Sienkiewicz tę historię na pewno znał, ponieważ Sienkiewicz z Tarnowskim, z Stanisławem bardzo często rozmawiali. Tarnowski bardzo dobrze znał sytuację zgromadzenia, bo jak mówię, to była część wydarzeń rodzinnych dla nich. Mam ogromne przekonanie, że Tarnowski postać Kryspusa, czyli takiego bardzo super godliwego księdza, żadnego godliwego, najważniejszej postaci, mam wrażenie, że oparł na postaci Leszczyńskiego. Tak podobnie żyje w takim radykalizmie, takim niemiłosiernym radykalizmie, takim do bólu. Taką mam intuicję i będę ją bronił w następnej swojej książce, ale stał taką sympatią. I siostra tam opisuje taką fajną scenę jeszcze, jak przymuszali matkę Kolbę do zrobienia sobie zdjęcia. Czy to jest to zdjęcie, które jej przymuszali? Nie. To jest jak? Tam są dwie bardzo podobne moje. No przepraszam. To jak gdzie jest zdjęcie zrobione? Co tutaj jest? Rysuję, to jest to zdjęcie. Ale kiedy ona miała lata to zdjęcie? No do oficjalnie. To jest racja. Miała lat 20. A to zdjęcie to tak starsze, to jest to tam są dwie takie sytuacje w powieści. Jedno, kiedy jeszcze przed samym wyjazdem do klasztoru i mama chciała bardzo mieć na pamiątkę fotografię i wtedy właśnie Róża wybiera się z ciocią do fotografii. To jest jeden taki moment. Natomiast drugi to rzeczywiście sytuacja z nowicjatu, kiedy przełożona z nacji matka Paulina od Świętej Róży zapragnęła mieć jej portret. I wtedy wezwano malarza, to jest fakt, to rzeczywiście tak było, ale z tego co wiem, portret się nie zachował. Szkoda. No i właśnie opisuję obie sytuacje, żeby też pokazać to, że matka Kolumba nie lubiła być świetna reflektorem, nie lubiła rozgłosu, dlatego też pewnie nie lubiła się fotografować i być portretowaną. Ja jestem tylko bardzo ciekawa, co będzie, jak się spotkamy w niebie, jak ufam, co ona mówi na tą moją książkę, że opisała, bo też mi się to pewnie nie zbudowało. Na pewno patrzę na to inaczej. Myślę, że już o tym wie, co ona powie, bo błogosławieństwo może nad książką i nad... Ale też wie, jak do tego doszło, więc ja myślę, że... Błogosławieństwo może... A wszystkich świata to posłuszeństwo zrobiłem. Tak. Myślę, że minęła już godzina, że czas jest późno, nasze miasto się wcześniej, bo jest
bardzo wielu sprawy. Więc będziemy dziękowali, tym bardziej zadamy dzieci, też możemy Państwu osobiście do siostry podejść, zapytać się, poprosić o autograf, taka sprawa, to trzeba robić. I jeszcze oczywiście do Bazylika z Twojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję, że Pan Grzeg, bardzo serdecznie dziękuję, że jeszcze w Benedykcie. Pan pasterza naszej diecezji, dziękuję bardzo dziękuję za przyjęcie nas tutaj. I na koniec prosili o to posłowie szkół. Bardzo dziękuję. Przynajmniej cały czas, ale chcę powiedzieć, że moje pierwsze spotkanie z panią Kolumbą odbyło się w Rzymie, gdzieś na korytarzu kongregacji do spraw świętych, ponieważ sprawa, którą ja prowadziłem, księdza Michała Sopoczko, szła razem przez te same sesje i posiedzenia plenarne, co sprawa radni Kolumby. Stąd byłem zaprzyjaźniony z postulacją i nawzajem się wspierałem się. Jeden drugiemu pomagał, jeden drugiego podglądał, bo przy tego typu sprawach trzeba wyeksponować nie te rzeczy, które pociągają czytelnika, które są ważne w tym miejscu, ale trzeba odciąć wszelkie wątpliwości, jakie mogą zrodzić się w umysłach teologów i kardynałów, po co je potem wyjaśnić. Więc lepiej skoncentrować się na pozytywnie. I w ten sposób powstaje tak zwana pozycja. W ten sposób powstaje tak zwana pozycja. Później losy potoczyły się inaczej w tych dwóch spraw, ale to też wynika niejako z samej logiki procesu beatyfikacyjnego, który może ulegnąć zmianie w związku z nieco innym podejściem obecnego papieża. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, to tak, też miałem okazję z przeczytania tej książki i muszę powiedzieć, że rzeczywiście fascynuje. Ta narracja jest fascynująca. I ja jestem, mam ciągle w głowie mentalność taką kurialisty rzymskiego, który czepia się szczegółów. Tak, szczególnie jeżeli coś jest napisane, bo taka była moja funkcja, że nie musiałem ślęczyć nad różnego rodzaju tekstami, przemówieniami, wystąpieniami, dekretami. I czasami taki dekret czy przemówienie to poprawialiśmy po kilkanaście razy. I tutaj to jest niemożliwe, bo książka tak wciąga, że tutaj przeskakuje ze strony na stronę, ale to wynika też z samego charakteru postaci. Ja myślę, że wszystkie osoby, które w swoim życiu utożsamiły się z Chrystusem, są tak samo fascynujące jak Chrystus, tak samo porywają, urzekają i później ta właśnie mówią fascyn, ten urok, on trwa w dziełach, które zostały przez nich powołane do życia i to się odnosi do Marii Kolumby i odnosi się też do zgromadzenia, które w jakiś sposób jest kontynuacją duchowości, myśli, refleksji i postawy. I druga rzecz, która w jakiś sposób mnie ujęła, to oczywiście tak jak to zostało powiedziane, ta powieść opiera się na źródłach, na historii. Ale nie sposób nie dostrzec świadectwa osobistego siostry, świadectwa dotyczącego życia zakonnego, czy życia osób poświęconych Bogu w Kościele. Życia, które jest piękne, które ma wiele różnych trudności, wiele zmagań i wiele momentów również dramatycznych. I mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że siostra tutaj dużo tego osobistego świadectwa, tego, co przeżyła i tego, co widziała w zgromadzeniu i w Kościele, przelała na to. Wcieliła się niejako w niektóre postacie, dzieliła się tym swoim doświadczeniem zakonnym, bo ja myślę, czasami ten obraz jest taki cukierkowy, słodki, siostra pięknie ubrana, biała, wszystko elegancko. Ale życie bywa różne. I myślę, że ciągle w oczach obraz księdza mężczyńskiego, który rzuca kałamarz z zadania.
matkę Kolumbę. Ma w oczach czy w pamięci te relacje wewnątrz klasztoru, wewnątrz zakonnej, czy sobie, no właśnie, to jest pewien wycinek tego naszego życia. Ale nie zmienia to faktu, że to życie jest piękne, że to życie fascynuje, bo jest w nim Chrystus i to życie to ciało. I to życie jest naznaczone krzyżem, bo nie może nie być naznaczone krzyżem, bo Chrystus ten krzyż dźwiga i to wszystko czemuś służy. Dlatego jeszcze raz gratuluję i myślę, że my w Kościele Państwo może wiedzą, czy to przeżywamy to życie konsekrowane. Już się kończy. A i tutaj w diecezji staramy się zgłębić w kogoś poszczególnym zgromadzeniem, poznać się lepiej. Nie ze wszystkimi mamy taki wysokie kontakt. I myślę, że obok wartości literackich, to właśnie ten element poznania zgromadzenia też jest ważny. Roku życia postworowanego w jakiś sposób zbliża nas do siebie. Jeszcze raz gratuluję siostrze i matce generalnej, i ojcu, który tutaj też trochę poznał życie z miejsca apostolskiej partii. Zresztą ja też czytałem opisy Rzymu, których jestem bliski i różnych ceremonii. Nie wiem, czy nas to opis pojawia się na pamiętnikach Matki Kolumby, ale wydaje mi się, że ten obraz Rzymu jest bliższy naszym czasom teraźniejszym. Jak siostra opisuje, jak ona chodzi tymi uliczkami, to dziś tak się chodzi, pewnie wtedy było troszeczkę inaczej. Ale to też jest świadectwo, właśnie osobiste